Fragment, który czytamy z drugiej księgi Samuela, dotyczy śmierci Absaloma, czyli syna Dawida. Ta śmierć jest finałem bardzo tragicznych relacji między Dawidem a Absalomem. I ta historia pokazuje, dokąd mogą nas poprowadzić niezdrowe ambicje, dokąd może nas poprowadzić jakieś pragnienia, oczekiwania, które mamy nieoczyszczone. Te ambicje i niezdrowe oczekiwania mają miejsce także w najbliższych relacjach, tak jak między Dawidem a Absalomem. To była jakieś były ambicje władzy, ambicje różnych oczekiwań. No i ta śmierć kończy się tragicznie, bo wojownicy Dawida zabijają Absaloma. Ale ta historia nie kończy się jednak całkowicie tragicznie, dlatego że Mimo tego, że Dawid doświadczył, że własny jego syn czyha na jego życie, nie odpowiada odwetem, nie odpowiada nienawiścią. Jakby Dawid potrafi przekroczyć swoje gdzieś ambicje i swój żal do własnego syna i w obliczu śmierci własnego syna uruchamia się w nim to, co jest w człowieku najgłębsze, to znaczy właśnie relacje między ojcem a synem, między Dawidem a Absalomem, która jest też obrazem Boga, tak? Który jest Bogiem miłosiernym, który jest Bogiem, który nie kieruje się odwetem w stosunku do nas, który zawsze jest Bogiem wyczekującym, jest Bogiem, który płacze nad naszą historią, tak jak Dawid płacze nad historią własnego syna Absaloma. Żeby poradzić sobie z rzeczywistością boską, najczęściej odwołujemy się do pojęć i do doświadczeń, które są na wskroś ludzkie. Wtedy, kiedy chcemy opisać to, co z nami się dzieje w relacji do Pana Boga. Zresztą katechizm Kościoła katolickiego mówi w momencie, kiedy mówi o objawieniu w Piśmie Świętym, mówi o tym, że Pan Bóg objawia się na sposób ludzki, mówi do nas na sposób ludzki. Bardzo często ludzie stawiają taki zarzut względem spotkań charyzmatycznych, albo że są zbyt emocjonalne, albo niepogłębione. Podobnie do mszy świętej trydenckiej, kiedy mówi się, że są zbyt zmysłowe, też niepogłębione. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia jest na wskroś zmysłowa. Jezus idzie przez miasto, kobieta dotyka się jego płaszcza i zostaje uzdrowiona. Później Jezus wchodzi do domu, ujmuje za rękę dziewczynkę i ona zostaje uzdrowiona. Bardzo lubię te wszystkie momenty, kiedy mówią właśnie o takiej perspektywie spotkania z Panem Bogiem, która jest na wskroś zmysłowa, która pobudza wszystkie moje zmysły. Taka jest też msza święta. Wzrok, słuch, powonienie, dotyk, smak. To wszystko jest po to, żeby Pan Bóg podnosił tą naszą naturę, bardzo często otępiałą, do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dajmy się w ten sposób też poprowadzić Panu Bogu, że będzie uzdrawiał i podnosił nasze zmysły po to, żebyśmy mogli poznać w pełni Pana Boga.